Właśnie dostaliśmy cynk, że gdzieś tutaj znajduje się starożytny celtycki fort. A jeśli jest fort, to być może nawet są tam wejścia do starożytnych celtyckich tajnych tuneli. Będziemy patrzeć. Okazuje się, że Celtowie mieli w sobie jakieś żydowskie korzenie, ponieważ wejście do fortu kosztuje 1 eurata, ale można też płacić w funtach. My nie mamy chyba ani jednego, ani drugiego, więc zamierzamy uiścić opłatę w złotówkach. Zobaczymy, czy ich żydowska natura to zaakceptuje. Celtycki fort. Podobno został zbudowany przed pojawieniem się na terenach irlandzkich chrześcijaństwa. Mury wysokie na 6 metrów, grube na 4. W środku musiał mieszkać jakiś niezły ogr, który chciał się dobrze zabezpieczyć. Ale trzeba przyznać, że ogr wiedział też, jaki chce mieć widok z okienka, bo jest kozacki. Idziemy sprawdzić, co jest w środku. O, nawet dronami się tu lata. Czyli to był jakiś ogr techniczny. Czyli nie dość, że miał korzenie żydowskie, to jeszcze pewnie miał korzenie niemieckie. O, są i ludzie, którzy sterują tym czmielem, który nam bzyczy nad oknem. Tak sobie jeszcze myślę, że ten ogr, co mieszkał tutaj w tym celtyckim zamku, nie dość, że miał te korzenie żydowskie, nie dość, że miał te korzenie niemieckie, to chyba jeszcze musiał mieć korzenie brytyjskie, bo trawnik tam wygolony jak na polu golfowym. Nie myliliśmy się. Są też wejścia do tajnych celtyckich tuneli. Oto je one. Tutaj dopiero się musiało coś dziać. Pewnie trzymali wino. Mamy też dowody na to, że nasz ugr był naprawdę rozwinięty technologicznie, mianowicie już przed istnieniem chrześcijaństwa na tutejszych terenach znał się na optyce. Proszę bardzo. Okulary. Takie mamy znaleziska. Mądrala był z niego. Strasznie multikulturalny ten ogr.